na silniku Unity. No. Pamiętacie, moi drodzy, jak wam mówiłem, że w drugim odcinku, że widzimy się już niedługo, jeszcze na samym początku lutego? No cóż, kłamałem. Nie po raz pierwszy zresztą. Bo to ja przepraszam bardzo, no witam was w kolejnym odcinku, trzecim już z gry Desert 1943, czyli drugowojennej strzelanki. Której mechanika zabawy koncentruje się na odpieraniu kolejnych fal wroga. No i kurde, aczkolwiek szkoda tylko, że dopiero teraz, pod sam koniec lutego. A miało być na jego początku. A dlaczegoż to? No bo, no cóż, no ta klątwa zdecydowanie nie daje mi za wygraną, jeżeli chodzi o kwestię mojego pokonania jej. A ostatnimi czasy złożyłem sobie no nawet plan. No przynajmniej taki szczątkowy. Próbny, póki co, testowy, mający na celu no pomóc, no mający na celu pomóc mi, mający na celu pomóc mi ostatecznie odhaczyć wszystkie moje tam zaległości prywatne, by mógł wreszcie skupić się na osobistych przyjemnościach tak pełnoprawnie, bo póki co to trochę jest taka stypa, w niedosłownym sensie oczywiście. Natomiast tak czy inaczej. Ostatnio nie skończyliśmy my na obronie swojego ufortyfikowanego domu na dniu numer 25. I od tego numeru 25 będziemy sobie kontynuować naszą rozgrywkę, ale nie za długo, bo... Przepraszam, ale nie za długo, ponieważ... Ponieważ no, jest już, jak widzicie, godzina 21. Przed chwilą było 21:37. Także no, nie ma co przedłużać, lecimy z tematem. Tak jest. Raz, dwa, trzy. I don't know what are Germans looking for here, but I'm pretty sure that they want it at any price. No właśnie, no ten dom skrywa jakąś tajemnicę w sumie o potencjale militarnym. Okej, jestem praktycznie na krawędzi życia. Można tak powiedzieć. Proszę bardzo, ładny kill ze Stenika. Nie! Kurde, nie mówcie mi, że ustawił mnie ostatni przeciwnik. Serio? Dobra, trzeba będzie się do tego zdecydowanie lepiej przygotować, ale... No, jeżeli wypadek, jeszcze wyłączę reklamy, żeby tutaj nic nie peszyć przypadkiem. Ale nie będzie to konieczne? Nieważne. Ważne natomiast, że... No tutaj mamy naszego nieustępliwego współtowarzysza, współżołnierza z jego niezastąpionym Dalilem.
A tych dwóch pozostałych kolejnych gości wolałbym jeszcze nie odblokowywać. Natomiast póki co na dzień 26, no spróbujmy go przejść. Nie wiem czego chcą, nie wiem czego Niemcy, nie wiem czego takiego Niemcy tutaj szukają, ale, ale jestem pewien, że chcą tego, że chcą to dorwać za wszelką cenę. Co? Załatw go! Ale dobra, ja to zrobię. Powinieneś był jeszcze spać. Kurde! Serio? Powinieneś był jeszcze spać, stary. Byłoby wtedy jeszcze fajniej. Dobra, 53 zabitych przeciwników. Lecimy dalej. Okej, no i co teraz? No tutaj jestem wyposażony tak jakby się przydało na pełnoprawnego tam brytyjskiego wojaka poniekąd, bo w takiego oto no wytłumiony pistolet maszynowy, typowo no brytyjski tam z tłumikiem Stena. No ale wydaje mi się, że zamiast tego pistoletu, którego i tak za często nie używam, przydałoby się coś innego, ale no spróbujmy chociaż jedną falę przejść z tym pistoletem. Ale wpierw. No właśnie. Żeby żadne reklamy mi nie wyskakiwały. Kolejny dzień. Po prostu. I nic poza tym. A kurde! Dobra, to mnie rozwalił kolega. Jeszcze raz. Dzień 27. Po prostu kolejny dzień. No co ty nie powiesz, panie protagonisto? Thank you.
Żegnam. Dobrze, stary. Dobra robota. 27 dzień ukończony. No idzie nas zdecydowanie przedobrze. Dzień 28, nie ma co czekać. Soldiers contacted me that they are going to take you down today. Any last words? Wiecie co to jest słowa? Żadne ostatnie słowa, bo nie będzie. Tyle, tylko tu się panie Hanie Rishu, Uber oficerze SS. O kurde, jak zobaczyli ten drugi. Kurde! Okej, czyli tak jest. Jeszcze kurde raz. I się ze mną, że zamierzają cię już ostatecznie załatwić. Jedzie się ostatnia osoba? Pewnie, że tak. Okej, a ten kurde stanął jak gdyby nigdy nic sobie. Tak po prostu się opieram. Oj koledzy, poziom 29. Just another day, po prostu kolejny dzień.
O kurde, jak mi bok się wygnęło. Dobra, nie, spróbujmy zakończyć, kurde, ten, fale, ten, eleganckim jakimś killem. Po prostu kolejny dzień i co tu więcej dodawać? Kurde! No przecież to jest jakaś niedorzeczność. Po prostu kolejny dzień. Po prostu co ja się tak męczę z tym Coltem, no? No, ładnie rozwaleni serią z Destenika. No i to... Z okazji przekroczenia bariery 30 poziomu pozwolę sobie wreszcie zakończyć ten bezsensowny cel. Proszę bardzo. Przynajmniej na chwilkę. Bo to przy okazji poziomu 31. Pozwolimy sobie na nabycie tak pełnoprawnie.
Bum, 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 bum. No i super, załatwieni. Udało się. 30 dni ukończonych, z likwidowanych wrogów 61, z nabytego doświadczenia jeszcze 6100. Mamy właśnie w tyle. Shotfire 121. Uff, udało się. Kolejne 5 dni zostało przez nas bardzo elegancko ukończonych. Tak więc nie ma co dłużej przedłużać bezsensownie tego materiału. W następnym odcinku pozwolimy sobie już na... pełnoprawne zabijanie szkopów własną, kurde, bronią. A już czasem żegnam się z wami. Widzimy się już w marcu, za niedługo. O ile oczywiście znowu mi coś się wypadnie i znowu ta klątwa mnie nie założy, kurde, Nelsona potrójnego, uniemożliwiającego mi dalsze działanie. Póki co natomiast... No tak jak mówię, żegnam się z wami, życzę wam miłej nocy i do zobaczenia w marcu. Tak więc trzymajcie się, pa pa! Aha, no i obiecuję, że tym razem już nie pod sam koniec miesiąca. Dziękuję bardzo.